Artur Gwóźdź po FEN24, no chyba jeden z lepszych dni w twojej karierze menadżerskiej. Grzebyk zdobywa drugi pas. Tylko powiedz mi tak na początek, może inaczej zapytam. Gdzie Andrzeja dwa pasy, bo tu przyszedł bez żadnego. No właśnie, tutaj jest apel chyba do Pawła Jóźwiaka, żeby w końcu kupili więcej pasów, nie? Oczywiście, że no, gdzieś te pasy były, gdzie dojechały, my swój zostawiliśmy w aucie, mieliśmy Dominika. No bo tu mamy tak naprawdę i Dominika Zadorę, który ma pas Fenu, teraz Andrzej zrobił drugi pas, czyli dwa, mamy double champa, tak jak o sobie mówi, także myślę tak naprawdę, że w końcu te pasy wrócą do niego i będzie już mógł normalnie godnie je nosić. Był tam lekki zawał w trakcie walki z Grzebykiem, Grzebyka z Gniatkiem? Wiesz co, nie, tak naprawdę no, było troszeczkę takie, że Andrzej troszeczkę chaotycznie wpadał w niego i dlatego Kamil jednak szedł i obalał i troszeczkę się tego, ale przypracowaliśmy, bo Andrzej był też u mnie na parterze i tak naprawdę ma świetnych też trenerów od parteru i byłem pewien, że Andrzej powychodzi z tego, zresztą wiesz, Kamil poszedł po skrętówkę w pierwszej sytuacji, Andrzej świetnie ją wybronił, poszedł do tego, dwa razy miał możliwość, no a Balacha, którą ładnie poszedł sam już tego, to sama pokazała, że widzicie, no jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują, a do tego jeszcze sam by mógł zostać poddany, nie? Rozmawialiśmy przed chwilą z Andrzejem na pytanie moje, czy jak UFC zadzwoni, to czy odbierze? Powiedział, że teraz na początek nie odbierze, ale później to mają gadać z menadżerem, więc pytamy menadżera, jeśli UFC się odezwie, czy Andrzej ma możliwość w ogóle pójść do UFC? Tak, ma możliwość, tak jest zapisane w kontrakcie, mamy możliwości tak naprawdę do dwóch federacji jeszcze jest za zgodą, może nawet nie za zgodą Fenu, bo tak mam dogadane, że jeżeli się zgłoszą te federacje, to Andrzeja puszczą. Z drugiej strony tak naprawdę powiecie sami, Andrzej jest... ma zdobył dwa pasy, 84 wcześniej, teraz 77, ale w jakim stylu, tak? To jest jedna rzecz. I tak naprawdę już powinni się o niego, już tak naprawdę zgłaszać te największe federacje, no bo tak naprawdę chłopak się w Polsce będzie marnował, bo wszyscy gloryfikowali jednak tutaj Kamila, że tego nic nie mówiąc, bo świetnym jest zawodnikiem. No a tego Andrzej pokazał świetny styl i tak naprawdę chyba ten styl Art Noxa, czyli ten strzał na wątrobę po Szymonie Duszy, będzie już taką pieczątką, którą będziemy mocno wszystkim podkreślać. Teraz coraz smutniejsze będzie pytanie, bo Mateusz Ostrowski dzisiaj walczył i z tego co wiem niejednogłośnie przegrał. Czy miałeś już jakieś informacje, jak ta walka wyglądała, czy ten werdykt był sprawiedliwy? So, akurat jeśli chodzi o czeskie federacje, to te werdykty są bardzo słabe i tak naprawdę Czesi bardzo mocno pompują swoich zawodników, nie chcą walk z nami. Ja już wielokrotnie współpracując z XFN-em mam odrzucanych zawodników, bo sobie wybierają. Nie wiem jak ta walka wyglądała, także ciężko mi się wypowiedzieć. Zobaczę na spokojnie, przeglądnę. Myślę, że nie wiem, nie do końca będę obiektywny, dam chłopakom do zobaczenia i myślę, że tutaj pewnie nie będzie dużo kontrowersji, ale zobaczmy, bo nie widziałem, nie wiem, może któryś z was widział redaktorów i byście mi coś na ten temat powiedzieli. No myślę, że jeżeli było jednogłośnie, to myślę, że tutaj chyba Mateusz, chociaż nie wiem, nie będę się wypowiadał, nie widziałem tej walki. Czy nie jednogłośnie chyba było? Nie, niejednogłośnie to na pewno wygrał, krótko. Czy Andrzej jest twoim zdaniem gotowy na UFC, jeśli w ogóle on odezwie? Ja powiem ci tak, Andrzej już ma za sobą naprawdę bardzo dużo walk. Wygranych w fajnym stylu, z dobrymi zawodnikami. Czy jest gotowy na UFC? To sam doskonale wiesz, że wielu zawodników mówi, że jest gotowych, potem idą tam i jednak się okazuje, że zupełnie inaczej. A czasami tacy, na których się w ogóle nie stawia, dają sobie tam radę, tak? Także tak naprawdę, no co, no każdy zawodnik chyba i każdy zawodnik, który dostaje ofertę z tej federacji, weźmie i z niej skorzysta. Poczekamy, zobaczymy, czy jest gotowy. Sami sobie odpowiedzcie. Dzisiejsza walka pokazała, że jest naprawdę w świetnej formie i gotowy jest na wszystko. Andrzej powiedział, że myśli, że byłoby czymś niewiarygodnym zdobyć trzy pasy w jednej organizacji. No więc czy ty w ogóle go widzisz w kategorii 93 kg, bo to jest 16 kg do przodu? No słuchaj, tak naprawdę Andrzej normalnie waży 87 kg, tak? Także jakbyśmy go lekko odżywkami, oczywiście nie mówimy o sterydach, ale odżywkami byśmy go lekko naprowadzili na górkę i zrobiłby 93 kilo takie normalne, to na 93 bił się. Faktem tak naprawdę, no wiesz, no, mamy różne pomysły będziemy mieli. Myślę, że tak naprawdę usiądziemy na spokojnie, będziemy analizować wszystkie za i przeciw, ale 77 kilo pokazało, że Andrzej to zbija tak, puch, bez najmniejszego problemu. A jak sami wiecie, ważył normalnie 87 kilo i bił się przez kupę swojej kariery w 84 kilo. No a tutaj
To jest jego kategoria, nie? Tak naprawdę 77 jest jego kategorią, ale sami wiecie, że na świecie te 77 jest tak bardzo mocno obsadzone i jest ciężko się dostać, także wiem, że na pewno będzie problem. Będziemy musieli jeszcze udowodnić pewnie, żeby się dostać do najlepszej federacji, ale myślę, że FEN tutaj stanie na wysokości zadania, będzie dawał fajnych zawodników i jeszcze z większymi nazwiskami niż do tej pory Kamil. Czy wierzyłeś w to, że ta balacha nie wchodzi, bo przecież ta ręka Kamila Gniatka wyglądała jak u zabawki G.I. Joe, ona się kręciła w każdą stronę, nie dało się nic z tym zrobić. Wiesz co, w tym pierwszym momencie kciuk nie był u góry i dlatego Kamil troszeczkę tą rękę przyzwyczaił i podejrzewam, że dlatego nie do końca Andrzej dokręca ją w lewo, w prawo. No tylko tak naprawdę no, Kamil albo ma bardzo gumowe stawy, albo teraz będzie bardzo mocno tą rękę leczył, bo już jest tak powybijona charakterem i adrenaliną, pokazał, że ma jajca i nie odklepał tej sytuacji, ale tak naprawdę to Kamila trzeba o to zapytać. Z drugiej strony, no wiesz, no Andrzej sam mnie zaskoczył, ale w świetnym stylu poszedł po tą balachę, bo takie coś było przygotowywane. Bardziej było przygotowane na te wszystkie skrętówki, bo na to czekaliśmy i wiedzieliśmy, że Kamil jest w tym dobry. No i piękna obrona, zresztą sami widzieliście, jest zdominowana w tej sytuacji. Troszeczkę ta stójka Andrzejowi gubił, jakby to powiedzieć, wpadał za mocno, dawał się podpalać i dlatego tak to wyglądało, że Kamil po prostu go łatwo obalał. Ale z drugiej strony nie mógł przejść pozycji, Andrzej to fajnie kontrolował i uderzał z parteru, bardzo dużo mocno bił. Także sami widzieliście, fajnie to wyszło, także myślę, że dostaniemy bonus za walkę wieczoru i za nokaut. Ilu twoich zawodników zobaczymy w Ostródzie na FEN25? To pytanie do Pawła Jóźwiaka. Myślę, że kilku na pewno, z dwóch na pewno. Zresztą sami widzicie, no ostatnio Arnox jest na fali. Mamy już pas Dominika Zadory, teraz mamy podwójnego mistrza Double Champ, czyli Andrzeja Grzebyka. Myślę, że Szymon Dusza jest na bardzo dobrej drodze, żeby pokusić się o coś ciekawego w tej federacji. No i tak naprawdę, no wiesz, mamy kilka tego. Michał Michalski, mam nadzieję, że wróci do KSW. Dawid Dralka bije mi się za tydzień, tak? Z Pawłem Polityło świetna walka, myślę, w tej kategorii zobaczycie tego, fajerwerki. No i co, no mamy kilku fajnych ciężkich, niedługo będzie ciekawa sytuacja z Łukaszem Brzeskim, jeszcze nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy tak dalej szli, zresztą sami widzicie, jak tutaj ten napis jest La Familia, to jest rodzina. My się o siebie wszyscy dbamy, jak sami widzieliście, Dominik i Szymon razem z Andrzejem, pełną parą. Wiesz, wspieramy się, tak naprawdę to fajnie wygląda i mam nadzieję, że to tego nikt nie spierdoli, czy to żadna inna osoba, albo też jakieś tam ludzie, którzy nam źle życzą czy tego. W każdym razie to jest sport i każdemu życzę dobrze i mam nadzieję, że damy jeszcze wiele fajnych wam kibicom i wam redaktorzy, żebyście mogli oglądać te fajne walki, bo chłopaki naprawdę robią roboty i się rozwijają w Ardoxie. Wspomniałeś tutaj o Szymonie Duszy, on jest też 7-7, więc są możliwe derby Ardnoxu? Nie, derby Ardnoxu nie są możliwe. Na tym etapie się chodzi o Szymona i Andrzeja, tak mi się wydaje. Może wiesz, różne rzeczy były mówione i pieniążki robią swoje. Także tak, ale myślę, że nie. Myślę, że może będziemy robić taki szachować, że Andrzej wróci na chwilę do 84, odda pas na 77, Szymon go zdobędzie, potem Szymon pojedzie do tego. Ja myślę, że możemy robić różne sztuczki, także... O, widzicie, Paweł tutaj akurat już w tego, myślę, że z Pawłem się dogadamy i te sztuczki będą legać, a Zuzia chce już iść na afterparty, także myślę, że jest bardzo zadowolony i będzie opijał te zwycięstwa Ardnoxów. Ale może być mistrz i wicemistrz, nie? Pas tymczasowy. Możemy robić te pasy, widzicie, że to jest ostatnio modne, także pas tymczasowy możemy zrobić. Nie, no poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coraz więcej chłopaków będzie sięgało po te pasy, będziemy je robić. Myślę, że że Paweł tutaj musi też zrobić pas wagi ciężkiej. Ja mam fajnego chłopaka, który myślę, że mógłby zrobić robotę w FN-ie. Poczekamy, zobaczymy. A ten pas, który dzisiaj był na drugi ten pas, który był, to był Dominika Zadory? No widzisz, tak. Ten drugi pas był Dominika Zadory. Ale tutaj pytania do Pawła Jóźwiaka. Dlaczego nie było pasa tutaj teraz, nie? Bo Paweł, z tego co mam informację, będzie taki pas z diamentami specjalnymi, bo tutaj już nawet są zamówione, także myślę, że... O, dokładnie. To nie ma rezofu, chętnie mam parę pytań. Także, no co, no, pytania do Pawła. Ja bardzo wam wszystkim dziękuję za, bo tu już mnie męczy i że chcę iść na afterparty. Pójdźmy prezesa. Prezesa, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję i przede wszystkim co, no, oglądajcie Ardnoxa, wspierajcie, kibicujcie, a będziemy dawać wam show i świetne walki. Dziękujemy, gratulacje. Również dziękuję bardzo. Do widzenia.
Thank you.